Piętnasta Niedziela Zwykła Pierwsze czytanie z Księgi Zajasza może budzić wątpliwość, czy rzeczywiście Pan Bóg ma rację. Mówi, że Jego Słowo jest skuteczne, że tak jak śniegi i ulewa spadają po to, żeby przynieść konkretne owoce, tak samo Jego Słowo, kiedy przychodzi na ziemię, nie wraca do Niego bezowocne. Nie wraca, póki nie spełni swojego posłannictwa. I rodzi się tutaj wątpliwość, czy to jest prawda, czy nie ma wielu słów Bożych, które się nie zostaje zrealizowane? Czy tak naprawdę zawsze Pan Bóg przynosi owoce, i czy te owoce są skuteczne, trwałe, dobre? Mamy taką wątpliwość, słuchamy Ewangelii, czytamy, rozważamy Pismo Święte i można sobie pomyśleć: A może Bóg się czasem myli? W życiu, tak naprawdę, najważniejszym pytaniem jest: kto ma rację, Pan Bóg czy my? Komu wierzyć sobie czy Panu Bogu, komu ufać swoim y, zmysłom, doświadczeniom, uczuciom czy temu, co mówi Pan Bóg? I to jest y, jedno z najtrudniejszych pytań, jedna, ale też jedna z najważniejszych i owoc decyzji w życiu: podjąć taką decyzję, tak, chcę Ci Boże ufać, chcę Ci ufać i powiedzieć sobie, że to ja się mylę. Że być może tak jak rolnik w zimie mógłby mieć wątpliwości, czy to ziarno, które wrzucił na jesień, czy ono czasem nie obumarło, czy ono przyniesie owoce, że przecież już czekam parę miesięcy, a nic nie widać, nawet jest jeszcze gorzej. Tak samo w naszym życiu wiem, wiem, czasem mam wrażenie, że, że to wszystko jest bez sensu, mam wrażenie, że to jest bezowocne, ale chcę Tobie uwierzyć, chcę Tobie ufać, bo Ty stworzyłeś świat i wierzę, że prędzej czy później zobaczę owoce rzucania tego słowa w glebę ludzkich serc. Jeśli chodzi o psalm, jest to psalm rolniczy, byśmy powiedzieli. Psalm, w którym Psalmista chwali Pana Boga za to, że pobłogosławił plonom, że on jest przyczyną urodzajów. I wiadomo, że dzisiaj zwracamy uwagę na związki chemiczne, na to, jak pomóc temu, żeby rolnikom było dobrze, ale gdzieś zapominamy o, tym, o tej pierwszej przyczynie, wszystkiego, co mamy na świecie, czyli Panu Bogu. Dawno na polach, jak ludzie pracowali, mieli związek nie tylko z przyrodą, ale mieli też związek z jakąś niewidzialną siłą, która stoi za przyrodą. Łatwiej było uwierzyć w Pana Boga, bo patrzyli się w dzieło jego rąk, patrzyli się w to, co on robi. I może rzeczywiście trzeba wyjechać w góry, trzeba wyjechać na, nad morze, na jeziora, trzeba zobaczyć yy, gwiazdy, żeby zacząć myśleć, czy nie stoi za tym Pan Bóg, kto za tym tak naprawdę stoi. Warto sobie postawić to pytanie, bo, bo coraz bardziej żyjemy zamknięci w świecie technicznych, ludzkich yy, nowinek i wynalazków, bardzo zresztą potrzebnych i ważnych. Natomiast yy, jeśli zamkniemy się tylko w tym, co zrobił człowiek, to łatwiej nam będzie zapomnieć o tym, że jest ktoś, kto, kto naprawdę nad tym wszystkim stoi i bez którego nie byłoby nikogo z nas. Drugie czytanie z listów do Rzymian. Yy, Mówi o tęsknocie, tęsknocie całego stworzenia za odkupieniem, tęsknocie całego stworzenia za, za tym, żebyśmy byli wolni, żeby przyszedł nowy czas i że trzeba cierpliwości, jeśli chodzi o, o wytrwałość w tych cierpieniach teraźniejszych, bo przyszła chwała i tak będzie lepsza niż, niż dzisiejsze czy współczesne cierpienia. Natomiast zwróćmy uwagę na jeden tekst, jedno zdanie. Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów bożych. Stworzenie zostało poddane marności, całe stworzenie, aż dotąd jęczy i zdycha w bólach rodzenia. I to sformułowanie, stworzenie, całe stworzenie myślimy tak po ludzku a to są ludzie ale to nie są tylko ludzie i w całej egzegezie czy tradycji biblijnej była taka interpretacja, że to całe stworzenie to jest nie tylko ludzkość ale to też są zwierzęta to też jest przyroda. Że ona męczy się tak jak w Niniwie zwierzęta pościły, męczy się czekając na odkupienie. Jak mówi Paweł, nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów. Tak jakby Paweł łączył się z całą naturą i mówił: Cały świat tęskni już za tym, żeby była nowa ziemia i nowe niebo. I to zdanie jest o tyle ważne, że ono otwiera trochę na takie myślenie, czy zwierzęta będą w niebie, czy będziemy w niebie sami, czy po prostu ten cały świat będzie zbawiony, czy nie będzie zbawiony. Oczywiście to nie jest argument za tym, że na pewno, ale zostawia taką furtkę myślenia, że, żebyśmy nie myśleli tylko o sobie, że skoro Pan Bóg na tym świecie chciał nie tylko ludzi, ale chciał całą przyrodę, to kto wie, czy, te, czy ta nowa Ziemia, czy to nowe niebo nie jest światem, w którym nie będziemy tylko sami? Ale będziemy również obecni czy żyjący razem z odnowioną przyrodą, z odnowionymi zwierzętami i z odnowionymi roślinami. Jeśli chodzi o Ewangelię, Ewangelia Mateusza o ziarnie rzuconej w glebie jest bardzo znana. I chciałem zwrócić uwagę tylko na jeden moment. Ziarna padają w różne miejsca i jakoś logika nam mówi, no tak, spadło na drogę, no to wiadomo, że nie, nie urośnie, spadło między ciernie, to to wiadomo, że zagłuszą, spadnie na, na glebę płytką, to wiadomo, że prędzej czy później wysnie. Natomiast ciekawe jest to, że, że nawet ziarno, które pada na glebę, że znowu daje różny plon, 30-krotny, 60-krotny 60 i 100-krotny. Od czego zależy to, że pada to samo ziarno na tak samo urodzajną glebę, a jednak wyniki są inne? Nie wiemy. Nie wiemy, ale ta różnorodność jest niesamowicie błogosławiona, bo ona wprowadza taki pokój w sercu, tak samo pracuje, taka sama gleba, takie samo ziarno, ale niestety zbieram plon trzy razy mniejszy od kogoś, który robi to samo. Strasznie ta różnorodność uczy nas pokory i strasznie ta różnorodność uczy nas patrzenia na świat, jak na dar, że nie wszystko da się uzyskać, nie wszystko da się wyliczyć, nie wszystko da się hmm, przewidzieć. Że w świecie tym naprawdę jest miejsce na różnorodność, na wolność, na decyzję Pana Boga, żebyśmy nie my wszystko ustalali, ale zostawili sobie przestrzeń, w której Bóg, naprawdę, Bóg będzie decydował o ostatecznych wynikach. Pana z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.